dzisiaj twój dzień. Ta zielona etykieta mówi nam wiele na temat piwa, które będzie degustowane w dzisiejszym odcinku. Tu jest jeszcze taka biała, ale w świetle białego dyfuzora ona się mocno rozmywa. Warka 19, Rye Stout, 4 października 2016 rok. O ile sobie dobrze przypominam, to piwo chyba odebrałem osobiście w Bydgoszczy, korzystając z biegu. Na tej zielonej etykietce jest informacja o tym, że powstało ono na drożdżach Wise 10, chyba 84, czyli Irish Ale. Świetne drożdże Wise'a przeznaczone do ciemnych piw, które mają dwa zasadnicze profile. To ja może otworzę i będę mówił. Dobre nagazywanie. No. Typowe nuty stoutowe, czyli w tyle delikatna paloność, troszeczkę czekolady z przodu. A nawet więcej niż troszeczkę. Otóż te drożdże w wysokich temperaturach wniosą sporo owocowości, pełne ciało dadzą. Natomiast kiedy piwo jest fermentowane w niższych temperaturach, te drożdże dadzą bardzo rześkie odczucie, czyli nie będzie tutaj ciała, ale też nie będzie żadnych estrów ani fenoli. Piana beżowa. No muszę powiedzieć, że średnio zbudowana. Piwu pozwoliłem się ogrzać, cały czas było w lodówce. Jak widać, bardzo ciemnobrązowe, piana beż, ale dobrze zbudowana. Jednak delikatnie strzela, tak zachowuje się jak taka wannowa piana. Trudno mi powiedzieć, czy piwo pracuje, czy nie, ponieważ jest nieprzejrzyście. Na dole jest delikatne jakieś przebłyski rubinu. Jeszcze raz pojedziemy z aromatem. Podejrzewam, że piwo zostało zrobione na warmiński konkurs piw domowych w 2016 roku. Przypominam sobie, że chyba był żytni stout. No, aromat ciekawy. Trochę płytki, ale ciekawy. Jest trochę zielonych nut w aromacie. Ale nie czuję też żadnych wad. Ale gęsto. To jest po prostu żel. Marek, napisz pod filmem, jaki to jest baling, bo jeżeli to jest 13, to naprawdę jest przedobrzone. Mam nadzieję, że nie 13. Znaczy generalnie bo nie pamiętam zarysu tego konkursu warmińskiego. Generalnie stout, znaczy inaczej, German Rye Beer, to, czyli żytnie niemieckie piwo, tam do 13 coś dochodzi, tak? No tutaj mamy stout, więc no, może być nawet i... No, 16,5 obstawiam, plus wzwyż. Bardzo, bardzo gęsty. Znaczy, tak gęstego piwa nie przypominam sobie. Marku, ile tu żyta wrąbałeś? 50% czy więcej? Czy miałeś problemy z wysładzaniem? No to jest niesamowite. To piwo do tej butelki powinna być załączona łyżka. A teraz już na poważnie. Żytnie piwo mają do siebie, że są kleiste, że są oleiste itd. itd. Przynajmniej taka fama leci zawsze przy żytnich piwach. Nie do końca tak powinno być. Znaczy piwo żytnie, które jest naprawdę oleiste, kisielowate,
No też, o to aż może kisiel, nie jest, ale jest ciężki olej, taki silnikowy. Świadczy albo o tym, o dwóch rzeczach, że autor tak chciał, albo że nie wyszło zacieranie. No nie wiem, myślę, że przepadło w konkursie. Jeżeli było oczywiście wysyłane, uzdrałem z tym warmińskim konkursem piw domowych. Ja takie piwa lubię. To piwo jest według mnie świetne. Natomiast na konkursie by przypadło, bo myślę, że no myślę, że byłoby poza stylem. Jest za gęsto, jest. Szukam jakichś nut owocowych, jeżeli chodzi o pracę drożdży. Nawet gdyby było fermentowane w niższych temperaturach, od 18 do 20, ta rzeźkość no tutaj nie zdała się przebić przez ten ciężki jakby smak oleisty. Co w smaku tak w ogóle? Zacznę od końca. Na końcu jest bardzo delikatna kwasowość, także na żyto to brawo. W tych piwach żytnich, zwłaszcza stałcie, kiedy dosypujemy słodów ciemnych, które same w sobie wnoszą kwasek, mimo wszystko, nawet karafa 3 Special bezłuskowa, ona wniesie kwasek. Ja miałem potężną nauczkę w naszej pierwszej czarnej IPie, która się Mrok nazywała. No, na początku, zanim to piwo się ułożyło, no było kolorowane dużą ilością karafą 3 Special, przepraszam. I ona podeszła pod stout, pod amerykański stout, ta czarna IPA. Dopiero po jakimś czasie, jeżeli się ułożyła, no to widzę, że w Elite Beerze zbiera bardzo dobre opinie. Nawet Swood Black, jego się później nauczyłem dodawać. On wnosi dużo mniej elementów kwaskowych niż karafa 3 Special, bo wydaje się, że karafa 3 Special żadnych nie wniesie. Otóż wniesie. A w dużych ilościach wniesie bardzo dużo tego kwasu. Czy paloności, przepraszam. No tak, no, słody, wiecie, palone, jęczmienne, tak? Że tak powiem, dodaje się karafy czy specjal, żeby zabarwić piwo, ale tak za bardzo bez paloności. A jednak to się nie udaje. Tutaj nie ma. Są nuty, także kurczę. Jest dużo czekolady. Piwo jest gęste. Można powiedzieć, że jedwabne. Takie prześlizgujące się. To świadczy, że tu jest naprawdę sporo żyta. Gęste, ulepkowate, ale w miarę rzeźkie, znaczy to piwo nie męczy. Ostatnim piwem, które mnie tego typu piwem, które mnie zmęczyło, był porter podbity śliwką z browaru Jabłonowo. Żaden nam sztos. Średnie piwo za 14 zł, które po takiej degustacji popołudniowej dopiłem do późnego wieczora, no i końcówkę po prostu wylałem, bo bardzo męczące piwo. Tutaj tego nie ma. No ale obstawiam, że to przez drożdże łaista. Dobrze wykonały swoją robotę. Nie ma tutaj żadnej nuty alkoholowej. Wszystko jest ładnie ukryte, tylko że ta gęstość. No mogło być troszeczkę mniej gęste. Marku, ciekawy jestem, jakie jest twoje zdanie. Czy gdzieś się wysyłałeś, czy coś zajęło? Bo ci ono się nawet mieszać nie chce. Jest naprawdę gęsto. Gęsto. A przy tej okazji, no piana jest taka sobie, no szału nie ma w pianie. Ale kompozycja, gdyby nie ta gęstość, to kompozycja świetna. Naprawdę, tu nie mam, w ogóle nie miałbym wątpliwości, że to jest żytni stout. Ale gdyby tego żyta trochę mniej, zacząć troszeczkę pewnie w innych temperaturach, byłoby ok. Powiem wam, że gdyby nie to żyto, to poziom pracowni. Tego piwa Six Joseph Streets chyba, tak? No, żytni stout. Fajnie, fajnie. No, żyto zdominowało tego stouta. Tutaj w tym wypadku. Piwo ciekawe. O tyle ciekawe, że piwo z dużą, jakby jest oleiste, ale nie męczy. Nie męczy. Także spokojnie to wypiję. Marku, dziękuję za możliwość spróbowania. Pozdrawiam serdecznie.